Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale znowu ponownie w cieniu atomowego grzyba, czyli Falloutowe klimaty, część kolejna, tak? Mamy środę, kolejny dzionek z Fedorą na niebiesko znowu, ale dzisiaj powinien mieć na sobie trzy koszulki. Jedną Fedory, drugą Sudu Highwell to Shell, a trzecią jestem prawie nerdem, bo będzie naprawdę mocno nerdosko i... Do kompletu Tilingowo, czyli Sway, słuchajcie, Fedora Atomic, pulpit Sway z Waylandem. Kafelkowo będzie bardzo mocno i dość ciekawie, powiem to tak. Oczywiście, na żywym sprzęcie sobie to zobaczycie. I o dziwo nie będę narzekał aż tak na Nvidię, bo po prostu sterów nawet nie zainstalowałem. Gorąco zapraszam na film, gdzie będzie stronka internetowa. Bo trzeba Wam trochę wyjaśnić mimo wszystko. Silver Blue, zaliczone kino i te zaliczone. Dzisiaj mamy Sway Atomic. Proszę bardzo, przechodzimy sobie tutaj. Jak mówiłem, będzie bardzo mocno nerdosko. Oczywiście yy, atomowo, tak? Atomowo i trochę bym powiedział niezmiennie do kompletu. Jak to bywa w całej tej serii, tak? Federowej, federowych spinów. Mamy tutaj, oczywiście, jak najbardziej toolboxa, którego możemy sobie użyć, albo podmana do, do kontenerów. To jest jedno, można powiedzieć, prawie i to samo. I słuchajcie, teraz, tak, jeżeli chodzi o samego Swaya, pięknego naszego Swaya, kiedyś nazywało się to Fedora Series na pewno to źle wymawiam, trudno, możecie mnie poprawić w komentarzu, tak to się mniej więcej prezentuje. Sample Pit Sway istnieje od wielu, wielu latek, to jest tego rodzaju, można powiedzieć, sobie tutaj projekcik, który został stworzony. Słuchajcie, on opiera się na Wayland. Czyli kojarzycie coś takiego jak i3, i3 Tiling Manager sprzed wielu, wielu lat, to wiecie czego się tu spodziewać, bo Sway jest po prostu, można powiedzieć, przeróbką i trójki. Pod Waylanda, pod protokół Wayland. Sam Sway jest można powiedzieć tylko tak zwanym kompozytorem, czyli on odpowiada za, za wyświetlanie różnych okienek, za komunikację z urządzeniami itd. itd. Cały ten projekt Sway jest oparty na tak zwanych bibliotekach wlroots, tak to się nazywa. No Jest to trochę mocno skomplikowane, jak tego wyjaśniać nie będę bo nie mam dużego pojęcia, próbuję się odczytać, wczytać to od wczoraj praktycznie. No i średnio mi to idzie, dlatego ja nie jestem programistą i wnikanie w i jak to w ogóle ten Wayland współpracuje z tą całą resztą, jest dla zwykłego człowieka ciężki, ciężką rzeczą do pojęcia, powiem to tak. Jak chcecie poczytać sobie o Swayu, albo go na przykład będziecie chcieli zainstalować w dowolnym pingwinie, bo jest jak najbardziej taka opcja, to nie jest powiedziane, że Sway jest tylko w Fedorze tutaj dostępny, nie jest tak. Możecie sobie przeczytać na Arch Linuxie i tu nie chodzi o to, że tylko jest na Archu na przykład teraz, no nie, 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 nie. To jest bardzo fajnie pokazana instalacja tego, jak sobie z tym mniej więcej radzić, również konfiguracja, słuchajcie, całą konfigurację robimy w plikach tekstowych, tutaj nie ma graficznych narzędzi do ustawień, do takich różnych dziwnych rzeczy. To samo ze względu na to, że działa tu tylko i wyłącznie Wayland, jako serwer wyświetlania, powiedzmy w wielkim skrócie, i protokół przy okazji, nie tylko graficzny, to wszystkie znaczy narzędzia typu XRANDR, LXR do zmiany rodziczości nie będą tutaj działać. Jest obsługa dwóch monitorów czy większej ilości monitorów, ale robimy to w plikach tekstowych. Może nie, nie pokażę Wam tego, jak to dokładnie skonfigurować, ale postaram się mniej więcej pokazać, gdzie to się znajduje i jak to się robi. W każdym razie to jest, to jest zdecydowanie pulpit, znaczy, to nie jest pulpit, to jest, kurczę, no dobra, można powiedzieć pulpit, takie, takie graficzne coś, tak, Które ogarniamy w 95% za pomocą plików konfiguracyjnych, czy jeżeli chodzi o skróty tekstowe i tak dalej, Dużo czytania, dużo uczenia, powiem to tak. Głównie jest to pulpit dla koderów, deweloperów i tak dalej. Owszem, jasne, można to używać normalnie na co dzień. Wiele, wiele osób, przepraszam, ludziów, ludziów, tak, wiem, już się poprawiam, korzysta z tego w domu po prostu, nie? Ale jeżeli wasza praca nie polega, wasz workflow, tak zwany, zaangilszczone trochę, nie polega głównie na pisaniu czegoś w Vimie, na klepaniu jakiegoś kodu itd, i tak dalej, no to może być ciężko z ogarnięciem tego w sposób normalny, tak jak się tutaj robi na, na pingwinie, tak, że mamy okienka i wszystko jest fajnie pięknie. Przy okazji tak, wydrukowałem sobie skróty klawiszowe, bo, bo bez tego to ni huhu, nidrydy. Słuchajcie, te linki, te linki, które Wam tutaj teraz prezentuję będą pod filmem, gdyby ktoś był zainteresowany i jak najbardziej zapraszam. I, a my co? No my lecimy na żeby sprzęt i zobaczcie sobie jak to wygląda jak to mniej więcej pracuje. Dzień dobry w atomowym raju po raz kolejny tym razem dla nerdów, tak? Logujemy się, zaczynamy klepanie. Słuchajcie, mamy to oczywiście sterowniki Nvidia Nuvo, ze względu na to, że jest wyraźnie napisane w in dokach instrukcji Sway'a, iż nie wspierają oficjalnie Nvidia, Ludzie również na Redditach i innych rzeczach piszą, że są mega problemy, żeby to zainstalować, więc ja mam to gdzieś i będziemy używać Nuvo. Jako, że nie będzie tutaj testów gier, bo to nie jest system do gier, to myślę, że Nuvo nam tutaj wystarczą. Teraz karteczka jest, tak będę się musiał tutaj ogarnąć co jest co. Co prawda kiedyś używałem Tilingów, więc więcej wiem o co chodzi, czyli mod Enter tu sobie pojawiamy terminale, jak jest fajnie, wszystko piękne. dać sobie na przykład mod B. Mod to jest lapisz Windows, żeby nie było, tak? I wtedy mod B. I powinno nam to dzielić w inny sposób. A dlaczego nie dzieli, to nie wiem, szczerze mówiąc. A może mod V po prostu. O. Tak to działa. Dobra, to teraz dajemy mod B i teraz będzie dzieliło nam w ten będzie sposób. Będzie dużo cięć w tym filmie, sorry, ale, ale raz gadełko, gardełko, dwa moja niewiedza się tutaj kłania. Słuchajcie, ja sobie zapiszę jakikolwiek tekst tutaj, tak żeby można było rozróżnić to okno. I trzy ogólnie to jest tak zwany manualny tiling. Tutaj nie ma automatycznego tego. Wszystko ustawiamy sobie ręcznie, tak? Mod, mod to jest dla Windows, jeszcze raz powtórzę. Mod Shift kursory, proszę bardzo. Możemy sobie to zrobić w ten sposób, tak? Sobie to ładnie tak poukładać. Możemy to odporodzić w browser. Yy, przeglądarkę, chyba to jest. Yy, mod F. Nie, mod F to jest full screen. Mod B yy, to chyba też nie jest to. Yy, mod D mamy takie menu, ale to nie jest. Rufy menu to jest. Yy, to się nazywa w, w, Way Wolfi? Nie wiem jak to się kurde nazywa. Jest kurde Firefox. Odpalamy sobie Firefoxa. Ja wiem, że on jest teraz masakrystycznie ciasny, możemy go sobie tutaj wiadomo poukładać i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest standardowy błąd w Firefoxie, więc z tym się nie ma co przejmować. Dobra, ale wrzucimy sobie może coś innego, żeby tutaj nie było zbyt reklamowo, powiem to tak. Świat linuxa.pl, ładujemy. Dobra, stronkę mamy załadowaną, tak, wyrażam zgodę oczywiście, jasne, że tak. Słuchajcie, teraz możemy wcisnąć sobie mod f. Mamy pełny ekran, elegancko jest, fajnie, tak? Mod f z powrotem możemy sobie zrobić tak. Teraz dodajmy sobie kolejny terminal. Ja sobie przejdę tutaj na górę na przykład, zrobimy... Jak jedziemy w zwykły mod kursory, to wtedy przychodzę tylko między oknami, nie? Czyli mogę sobie zrobić na przykład Shift R, Teraz jestem w trybie resize, czyli zmiana rozmiaru. Proszę bardzo, góra, możemy sobie to powiększać i tak dalej, i tak dalej. spokojnie. Naciskamy sobie Enter, żeby z tego trybu wyjść. Ktoś powie, ale tu jest bur, bałagan, straszny, masakrystyczny. Przynieśmy sobie tego naszego pierwszego Firefoxa na drugi obszar roboczy, Shift 2. Tadam. Gdzie jest Firefox? Tu! A propos obszarów roboczych, to pokazywałem wam na przykład Exodia OS, bodajże ze 3 dni, 3 albo 4 dni temu, gdzie tam też był Tiling Manager, tylko taki bardziej automatyczny. Powiem to w ten sposób, i tam już były zdefiniowane te obszary robocze, tak. Oczywiście jasne, że w każdym Tilingu, nawet w tym swoju. Czyli trójce starszej, możemy sobie takie obszary tutaj zdefiniować na tym górnym pasku. Ten górny pasek to jest, to nie jest polibar, on się nazywa swaybar, coś takiego. W każdym razie możemy sobie takie konki fajne rzeczy również tutaj dorobić jak najbardziej. Jeżeli mamy kilka monitorów, też możemy to ogarnąć. Zaraz postaram się mniej więcej temat tutaj jakoś pokazać. My co do jeszcze funkcji, możemy sobie włączyć. Moment, jak się z tego przechodzi? Wejdźmy sobie na ten mod s i tutaj mamy tak zwany podobno stacking stacking i wtedy widzicie co się dzieje robią się takie teges o stakują się tak jakby tak zamykamy zamykamy sobie to mod shift q zamknijmy to wszystko dobra mamy całkowicie na 0 oczywiście możemy przenosić sobie mod shift 1 na, na pierwszy ten tak no i spoko, otwieramy sobie kolejny panelik, otwiera się on tutaj. Mamy tutaj również taką fajną funkcję jak mod W, czyli tabed. Robią nam się zakładki, czyli tadam, widzicie? Po kolei, piszę sobie tutaj coś innego, tak żeby cokolwiek było, nieważne co i proszę bardzo, działa to w ten sposób. Mamy to w tabach zrobione, więc możliwości zabawy z tego rodzaju rzeczami jest naprawdę bardzo, bardzo sporo. Kwestia ogarnięcia i kwestia tego, czy wasz workflow, tak jak powiedziałem wcześniej, jest odpowiedni do tego pulpitu, bo to jest zdecydowanie dziwna, dziwny rodzaj pracy dla normalnego człowieka i raczej nie każdy sobie tu poradzi. Jasne, jest tryb float, możemy go sobie włączyć albo wyłączyć. Mod Shift, Space bodajże. To jest, I teraz on jest tutaj. Ten tryb jest wyłączony, czyli mamy podział. Naciskamy sobie MOD SHIFT F z powrotem i mamy tutaj terminal, który sobie pływa, natomiast to już jest pod spodem na stałe. Możemy sobie tutaj zrobić w ten sposób. Boh, ok. Dobra, i teraz obydwa mamy float, floating tak zwany, tak? Proszę bardzo, dwa okienka floatu, floatowe. Kolejna rzecz to są pliki konfiguracyjne. Przejdźmy sobie do plików konfiguracyjnych. Konfiguracja znajduje się w pliku nano. Dajmy sobie tak. widzicie, że chodzi o konfigurację tego cuda. To de facto pierwsze, co powinniśmy zrobić, to przenieść sobie ten plik z etc sway i tutaj będzie plik, który nazywał się config, tak. Powinniśmy w ogóle cały, cały ten katalog przenieść sobie go po prostu do home. Home use znaczy przez katalog przez home, nazwa użytkownika, config przez Sway i dopiero tam edytować. I dlatego, że tutaj można też to edytować jak najbardziej, ale jest to takie edytowanie dla wszystkich użytkowników. Natomiast jeżeli tworzymy sobie ten config sway'a w swoim katalogu to edytujemy go tylko włączyć dla siebie, trzeba o tym ewentualnie pamiętać. Nie? No i tu możemy sobie poustawiać, jaki klawisz, którym jest, że tutaj na przykład tym klawiszem mod jest mod 4, czyli w tym wypadku klawisz Windows. Nie, Możemy sobie to ładnie tutaj dokonfigurować, tak zwane bindy, bindy klawiszowe, czyli skróty. to Robi się to tutaj, jak widzicie bindsy mod plus return daje nam terminal. Tu jest zmienna term, akurat tutaj jest tak zwany foot stopa, nazywa się ten terminal. Nie? No i całą resztę się właśnie dokładnie tak konfiguruje. Chrzci tutaj nie ma guj rzeczy, ale to jest chyba oczywiste. Teraz, w jeżeli chodzi, tutaj do normalnego Firefoxa. Jeżeli chodzi o konfigurację dwóch monitorów, nie będę tego robił, bo nie podłączyłem sobie drugiego. Zresztą pewnie by mi to bardzo, bardzo długo zajęło. Ale jeżeli chcecie sobie go skonfigurować do użytku z kilkoma monitorami na przykład, to tutaj jest bardzo fajna instrukcja. Oczywiście nikt będzie pod filmem jak najbardziej. Jak widzicie zabawy trochę jest, bo trzeba to wszystko ręcznie ustawiać. Tutaj nie ma automatycznego wykromania monitorów. Nie jest tego teoretycznie dużo, no ale trzeba jednak w tej konsoli sobie tutaj po prostu potlepać. Jak już to jest możliwość także przypisania tzw. obszarów roboczych, czyli to co, to, co wam pokazałem, nie? Czy przynosimy sobie na dwójkę, że na przykład drugi obszar roboczy jest na kolejnym monitorze? Możemy to w ten sposób skopiować. Trzeci jest na tym, czwarty jest na tym, piąty jest, nie wiem, na tym i możemy tak to sobie pokonfigurować. W ten sposób się przenosić między monitorami, na przykład. Bo wiadomo, że takie pływanie tutaj pływanie ogień jest niemożliwe po prostu, tak? To, to, to nam nie, nie zadziała w ten sposób. A ogólnie bardzo fajny, ciekawy system, można powiedzieć, dla, ale dla osób, które lubią tego typu przepływ pracy, tak? bo myszki się praktycznie tutaj nie używa. Jasne, można sobie tu kliknąć, tam kliknąć yy, i tak dalej, ale na przykład ja to co robiąc to, co filmy na przykład na YouTube i tego rodzaju rzeczy, Próbowałem kiedyś używać i trójki, ale no niestety nie, nie dałem rady. Po prostu to, to nie jest zdecydowanie dla mnie temat, nie? To nie jest dla, dla mnie temat. Dla wielu osób jest to bardzo fajna sprawa, bardzo szybko się na tym pracuje. Kwestia przyzwyczajenia, tak. Kwestia, jak to się mówi, pamięci, przy, wyrobienia sobie pamięci mięśniowej, po prostu. No i ewentualnego przepływu pracy, bo jeżeli ciągle pracujesz, pracujesz w terminalu, to taka zabawa będzie dla Ciebie po prostu bomba, tak? Będziecie naprawdę fajnie tutaj, że tak powiem, pracowało i ma to po prostu ręce i nogi. No, do innych rzeczy może być problem. To samo, jeżeli chodzi o odpalanie gier i tak dalej, to wiadomo, że z stalingami są problemy, tym bardziej, że tutaj jest Wayland do kompletu. No i z tym może być różnie, nie mówię, że na pewno nie działa, nie sprawdzałem, nie chcę tego sprawdzać nawet. W każdym razie, no jest jak jest. Słuchajcie, myślę, że to tyle wystarczy, no bo co ja więcej mogę Wam tu pokazać. Można powiedzieć jeszcze taką rzecz, że jest możliwość tak zwanych gapsów sobie tutaj włączyć, czyli tego rozmiaru tutaj między tym a tamtym, tak, między tymi dwoma ogienkami, tak jak jest W3 Gaps na przykład, to taka funkcja też jest możliwa tutaj do zrobienia, żebyście taki odstęp mieli, czy po bokach, czy tutaj między programami. Słuchajcie, taki filmik dzisiaj jeszcze dziwniejszy z dziwniejszego pulpitu, z jeszcze mniejszą ilością wyświetleń. Okej, okay, mieszam z tym, ale wiedziałem, że zrobię, pokażę i tak też się nam tutaj po prostu, że tak powiem, dzieje, nie? A ktoś lubi taki przepływ pracy, to będzie na pewno bardzo, bardzo, że to powiem, zadowolony. Słuchajcie, kończymy, dobrze ludzie. Widzimy się jutro, jutro, bardziej, bardziej się nazywała przedtem Onyx. Ja Onyxa kiedyś, tam chyba z rok temu albo dwa lata temu pokazywałem na kanale, coś takiego, ale nie wersję atomową. Natomiast jutro zobaczymy sobie wersję atomową, jak ona się zachowuje. Spróbuję zainstalować stare Nvidia. Mam nadzieję, że tam już będzie chodzić to mniej więcej tak samo jak w pozostałych tych spinach atomowych, nie? poprzednich. Nie mówię o tym, no i pobawimy się, bo tam bardziej chyba będzie w najnowszej wersji. Tak mi się coś wydaje. W każdym razie, widzimy się w następnym filmie. Dziękuję za każde wsparcie, łapki, oglądanie itd., itd. zainteresowanie tym kanałem i tematyką tego kanału. No i co. Tyle, no trzymajcie się ciepło do następnego bartek, pozdrawiam. Cześć.